Witajcie, dziś prosto z Sopotu. Nowe podchwytliwe pytania. Jeśli chcecie nowe odcinki, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, wrzucam odcinki 3 razy w tygodniu, czyli w środę, piątek i niedzielę. Miłego oglądania. Jest dwóch łysych. Który jest bardziej łysy? Obydwoje. Ale który jest bardziej? Łysy? Tak. Jest dwóch łysych. Tak. Obydwoje są bardziej łysi. Ale kto jest bardziej z nich dwóch? No nie ma bardziej łysego. Jest. Który? Ten, który ma większą głowę. Miłego dnia. Dobre. Szedł chłop koło wody i rzucił do wody. Co rzucił? Sie. Nie. Nie? To co takiego? Do wody. A, dobre. Z 5 jabłek i 5 osób. Tak. I każdy z osoby dostał po jabłku. Tak. Ale mimo wszystko zostało jedno jabłko w koszyku. Jak to możliwe? No właśnie. Było 6. Nie, 5. Każdy dostał. Każdy dostał. Kurde, to są jakieś czary. Bo dostał jabłko z koszykiem. No to jest dobre. Trzymasz dłoni, jest czerwone. Gdy podrzucasz, jest niebieskie. Gdy spada, jest zielone. Co to takiego? Czeka pan? Jabłko? Nie. No nie, bo pan pyta blondynki ogólnie, no. Więc kurczę. No nie. Słucham? Nie mam pojęcia. Ja też nie wiem, ale fajnie zmienia kolory. Prawda? Nie, serio. Pan tego nie puści w telewizji, nie? A w internecie będzie. No dobra, no to nie wiem. Ja też nie wiem, ale fajnie zmienia kolory. Nie, naprawdę. Ja też nie wiem, naprawdę, ale fajnie zmienia kolory mimo wszystko. Serio. Jura, koniec. Dobra, dzięki. Dlaczego lis idzie do lasu? Nie wiem. No pomyśl. Żeby się najeść. Nie. Żeby tam mieszkać. Nie. To czemu? Bo las do niego nie przyjdzie. A. Dziękuję. To jest. Czarny na czerwonym jedzie po zielonym. A musi być poprawna politycznie odpowiedź? Nie. No to... Małe czarne dziecko na czerwonym wózku na trawniczku. To ma sens, ale nam chodziło, wie pani o czym? Nie. Murzyn na jawie jedzie po trawie. A czemu czerwonym? Bo jawy były czerwone. Gimby nie znają. Nie. Jest dwóch łysych. Który jest bardziej łysy? Obydwaj. Nie, jeden z nich jest bardziej. Tak. Nie, jak jest dwóch łysych, to obydwaj muszą być te same. Nie, jeden jest bardziej. No to nie wiem, który. Ten, który ma większą głowę. No może i tak. Szedł chłop koło wody i rzucił do wody. Co rzucił? Chłop szedł koło wody i rzucił do wody. Co rzucił? Co czy kto? Co? No nic. Do wody. Nic nie rzucił, bo szedł. Do wody. 5 jabłek tak. I 5 osób. Mm-mm. I każdy z osoby dostał po jabłku. Każda z 5. Tak, ale mimo wszystko jedno jabłko zostało w koszyku. Jak to możliwe? No, córki, podpowiedź. Nie mam pojęcia. No jak to możliwe? Może ktoś wskoczył do tego koszyka po to jabłko i został. W koszyku został? Tak. A koszyk mały, nie zmieściłby się. Może jakiś krasnoludek. No nie, normalna osoba. Takiej wielkości jak my. Normalna, to jest pojęcie... No takiej wielkości jak pani. Aha, no jestem prawie. Co? No to nie dostali po całym jabłku. Dostali po całym. Pili. Dostali po całym. Po całym, no to każdy może tam się rzucali, te 4 jabłka pośród 5. Hop, 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 hop. Dobra, no pani czaruje, ja pani powiem. No. Bo to jedno jabłko dostała osoba z koszykiem.
Aha, o Jezu, ja mówiłam, no blisko byłam, mówiłam, że wskoczyła do koszyka. Ale się nie zmieściła, no. Powiedziałem. Trzyma pan dłoni, jest czerwone, podrzuca pan, jest niebieskie, upada, jest zielone. Co to takiego? Trzymam dłoni, jest zielone. Jest czerwone. Czerwone. Podrzuca pan niebieskie, upada, zielone. Upada, zielone, no nie wiem. Ja też nie wiem, ale fajnie zmienia kolory. No właśnie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego lis chodzi do lasu? Żeby się schować. Nie o to nam chodziło? Nie mam pojęcia, o co wam chodzi. Dlaczego lis chodzi do tego lasu? Szuka czegoś. Nie. Spać. Niestety moja wyobraźnia jest słaba. Bo las do niego nie przyjdzie. A to też prawda, tak. Czarny na czerwonym jedzie po zielonym. Co to takiego? Nie mam się tego pojęcia. Ale co może jechać czarny na czerwonym po zielonym? Czarny na czerwonym jedzie po zielonym. Nie wiem, nie mam pojęcia. Murzyn na jawie jedzie po trawie. O, może być, dokładnie. Dzięki. Jest dwóch łysych. Który jest bardziej łysy? Łysy. Ale który? No jeden i drugi. Ten, który ma większą głowę. O, dobra. Szedł chłop koło wody i rzucił do wody. Co rzucił? Nie wiem. Ale coś mógł rzucić, jak szedł koło wody i rzucił do wody. Nie mam pojęcia. Do wody. Nie wiem. Trzyma pan jest w dłoni czerwone, podrzuca pan jest niebieskie, upada na ziemię, jest zielone. Co to takiego? I still have man. Next year, I will be there. Co on powiedział? Dlaczego lis chodzi do lasu? Dlaczego lis chodzi do lasu? Tak. Po jedzenie. Nie o to nam chodziło? To nie wiem, no po co? No do domu chodzi, no. Czy... Bo las do niego nie przyjdzie. No w sumie, no, można i na to z tej strony spojrzeć. Czarny na czerwonym jedzie po zielonym. Mówiłem murzynie, no nie? Nie wiem. Czarne na czerwonym jedzie murzyn, na rowerze jedzie po trawie. Na czerwonym rowerze jedzie po zielonej trawie, tak? Nam chodziło, murzyn na jawie jedzie po trawie. No właśnie, to z przedszkola pan mi pytania zadaje. Było 5 osób i 5 jabłek. I każda z osoby dostała po jednym jabłku. Jedno jabłko zostało w koszyku. Jak to możliwe? Ktoś nie zjadł jabłka. Wszyscy nie zjedli. Nie. Okej, było 5 osób. 5 jabłek. Tak. I? No, jedno jabłko zostało w koszyku. Jak to możliwe? Poproszę o pomoc żony. No ale... Ascolta una domanda. Sono 5 persone. 5 mele. Ogni persona ha ottenuto una mela. E poi nel cestino è rimasta una mela. No to nie wiem, to może te jabłka nie były z koszyka? Tutaj un'altra idea. Jedno zostało w koszyku, jak to możliwe? È una mela rimasta in cestino. Come possibile? Na pewno było 5. Tak. Na pewno nikt się nie pomylił przy liczeniu. Nikt. Ktoś oddał. Jabłko. Nie, cały czas. Nie pasowało. Nie, no cały czas było w koszyku. Sempre stato. Non avanza un cestino. Chyba nie dojdziemy do tego. Po prostu jedna osoba dostała jabłko z koszykiem. Okay, no. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. A jeśli chcecie więcej materiałów, to subskrybujcie kanał, bo wrzucam 3 razy w tygodniu. Środa, piątek i niedziela. Trzymajcie się, cześć.
śmiewa.